89 FM. Akademickie Radio Centrum. Magazyn radiowy w Centrum Politechniki Rzeszowskiej. Witają serdecznie Andrzej Blachaczek przed mikrofonem i Kuba Grabowski po drugiej stronie szyby. Dzisiejsza audycja w całości poświęcona jest 27 rzeszowskim juwenaliom. Gość dzisiejszego wydania, główny koordynator rzeszowskich juwenaliów, jednocześnie przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej, Kamil Chochura. Witam. Cześć Andrzeju, dzień dobry Państwu. 6 maja, po długim, długim wyczekiwaniu, po długiej, długiej przerwie, startują nam rzeszowskie juwenalia. Dokładnie tak, rzeszowskie juwenalia w tym roku wreszcie zostaną zrealizowane po prawie 3 latach przerwy. Miasteczko Studenckie Politechniki Rzeszowskiej po raz kolejny gościć będzie gwiazdy ogólnopolskiego formatu. Kamil, my lubimy zaczynać z takiego dużego, górnego C. W tym roku mamy juwenalia, które nie mają żadnej gwiazdy. To prawda, nie mają żadnej gwiazdy. Nie jesteśmy w stanie określić, która z gwiazd jest gwiazdą wieczoru. A więc właśnie, dla słuchaczy, którzy nie mieli okazji spojrzeć chociażby w media społecznościowe Radia Centrum, czy usłyszeć tego na naszej antenie, czy zobaczyć na specjalnie przygotowany profil facebookowy juwenaliów, czy stronę juwenaliów, rzucimy tylko kilka nazw na początek naszej audycji. Happy Set, NA, Golec Orkiestra, Lady Punk, Hunter, Jam. No, dla każdego jeden z tych zespołów to jest zespół numer jeden. Cała masa naszych słuchaczy może stwierdzić, że jedynką jest Happy Set, cała masa naszych słuchaczy może stwierdzić, że tą jedynką jest Lady Punk, a cała masa może stwierdzić, że NA czy zupełnie inne zespoły. Dlatego tak między wierszami mówimy, że nie ma jednej dużej gwiazdy, bo dla każdego któryś z tych zespołów jest tą największą gwiazdą, dla której warto przyjść. Dokładnie tak. Gwiazdy zresztą ułożone są w ten sposób, że są i artyści formatu pop, co też artyści rockowi. Także nie brakuje artystów rapowych, bo przecież raper Białas jest twórcą SB Mafii, czyli jednej z najpopularniejszych obecnie wytwórni muzycznych. No, jeżeli mówimy o takich nazwach, to dorzucimy jeszcze. Będzie Kasperczyk, Kełkę, Reto, więc tutaj naprawdę to spektrum wyboru jest ogromne. Dokładnie tak. Mamy nadzieję, że każdemu coś się spodoba, a w zasadzie nie tylko nadzieję, a raczej pewność. Za momencik rozmawiać będziemy o szczegółach, a te szczegóły są szalenie istotne. Startujemy w piątek tradycyjnym korowodem, czyli zbiórka na rzeszowskim rynku. Dostajecie klucze do bram miasta i stamtąd piękny, barwny korowód udaje się w kierunku miasteczka akademickiego Politechniki. Dokładnie tak. Natomiast warto w tym miejscu podkreślić również wsparcie w organizację wydarzenia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego oraz Urząd Miasta Rzeszowa. Cieszymy się, że dzięki układającej się współpracy po raz kolejny będziemy mogli bawić się na jednym z największych festiwali w Rzeszowie i na Podkarpaciu. Korowód, czy też impreza na rynku zacznie się już od godziny 15, gdzie wystąpi m.in. zespół pieśni i tańca Połoniny Politechniki Rzeszowskiej, a także lokalny zespół The Foxcats. Potem nastąpi uroczyste przekazanie klucza do bram miast i od tamtej chwili przez cały weekend już miastem Rzeszowa rządzić będą studenci. No, ta impreza będzie jeszcze bardziej huczna, bo najświeższe informacje pokazują, że w ciągu miesiąca Rzeszów z miasta poniżej 2000 przekroczył 300 tysięcy mieszkańców, więc te juwenalia naprawdę mogą być bardzo, bardzo huczne dla wielkiej ilości osób. Ten korowód to oczywiście tradycyjnie apelujecie o piękne przebrania, o to, żeby ten korowód wyglądał należycie i po tych 3 latach przerwy zrobił wielkie wrażenie na wszystkich. Dokładnie tak, będzie odbywać się jak co roku konkurs na najlepsze przebranie uczestników korowodu. Też zachęcamy do wzięcia udziału w korowodzie w przygotowanych i barwnie przebranych pojazdach, chociaż tych już w korowodzie nie zabraknie, ponieważ mamy kilka niespodzianek przygotowanych. Tutaj nie zapominajmy, że korowód jest miejscem, jest imprezą, która jest przechodnia między rynkiem a Politechniką Rzeszowską i tutaj organizatorzy zapewniamy, że na pewno będzie bezpiecznie, jesteśmy przygotowani pod względem zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie przemarszu. Zarówno piątek, ten pierwszy dzień, 6 dzień maja, jak i sobota, to godzina 18, czyli mniej więcej o 18 startuje impreza juwenaliowa. Przyjść można oczywiście, a nawet trzeba odpowiednio wcześniej.
Dokładnie tak. Od 18 ruszamy, bramy zostaną otwarte od godziny 17, dlatego zachęcamy już koło 17 kierować się do wejścia, bo poza samymi koncertami na terenie miasteczka będzie jeszcze szereg innych atrakcji. Jeżeli mówimy o tych głównych artystach, głównych wykonawcach, to pierwszy dzień, dzień piątkowy, to właśnie NA Jam, Reto, Happy Set i Kasperczyk. Dzień drugi to Goles Orkiestra, Lady Punk, Kękę, Hunter i Białas, ale to oczywiście nie wszystko, bo to są ci headlinerzy, natomiast odpalacie jeszcze różnego rodzaju sceny z różnego rodzaju atrakcjami, z różnego rodzaju muzyką. Dokładnie tak. Oprócz głównej sceny jest jeszcze scena One Stage, w której gościć będziemy światowej sławy DJ-ów, którzy na pewno zapewnią wszystkim niesamowite wrażenia. Dla osób, które lubią cieplejsze klimaty, jest również scena Candeli, gdzie będą latynoskie rytmy grały do samego rana. No i tutaj można powiedzieć, że przynajmniej my, jak i spora rzesza naszych słuchaczy, oddychamy z ulgą. Jest to taki, można powiedzieć, powrót do tradycji, powrót do dobrej tradycji, powrót do źródeł, jeśli chodzi o rzeszowskie juwenalia. Bo jeżeli ktoś chce wybrać się na Zenka czy Sławomira, to po prostu jedzie do Zakopanego. Dokładnie tak. Nie ma w tym roku na rzeszowskich juwenaliach, zarówno na scenie głównej, ani na scenach pobocznych, zespołów w stylu disco polo. Wracamy do kultury studenckiej, do tego, co obecnie jest na czasie i na modzie. Juwenalia, wielkie święto studenckie, wielkie wydarzenie, jeśli chodzi o Politechnikę Rzeszowską, jeśli chodzi o samorząd studencki. Mnóstwo osób, które w tej chwili ciężko pracują, bo studenci odliczają już 8, 7, za chwilę 5 i będą z utęsknieniem czekali na ten pierwszy dzień juwenaliowy. Dla was te najbliższe 8 dni to ciężka, bardzo ciężka praca. Dokładnie tak. Obecnie w organizację rzeszowskich juwenaliów zaangażowanych jest ponad 300 osób, łącznie z wolontariuszami. Mamy 13 głównych koordynatorów poszczególnych sekcji, którzy tak naprawdę już od wielu miesięcy pracują, a najwięcej pracy tak naprawdę przed nami. Juwenalia w tym roku odbywają się praktycznie zaraz po majówce, stąd dla niektórych studentów jest to przedłużenie majówki, a dla niektórych wręcz przeciwnie, majówka jest czasem pracy. Jeżeli chodzi o juwenalia, to oprócz muzyki, oprócz koncertów, mnóstwo innych atrakcji, tak jak wiele lat temu bywało. Będzie można poskakać na bungee, będzie można gdzieś tam poprzemieszczać się pomiędzy różnymi stoiskami. Będzie można. Atrakcji na pewno nie zabraknie. Oprócz bungee i wesołego miasteczka, w tym roku uruchomiony zostanie również sklepik juwenaliowy, więc każdy będzie mógł zaopatrzyć się w gadżety z logiem rzeszowskich juwenaliów. No to ten sklepik dopytam, bo to jest pewna nowość. Będzie można już zrobić zakupy chyba odpowiednio wcześniej, żeby na przykład na koncerty juwenaliowe iść już w przebraniu, które będzie wiązało się z tym wydarzeniem. Dokładnie tak. Sklepik ruszy już w czwartek, czyli dzień przed juwenaliami, tak aby każdy miał możliwość zaopatrzyć się w gadżety. Jeżeli ktoś nie wie, co przebrać się na korowód, to też zachęcamy do właśnie ubrania koszulki z logiem rzeszowskiej juwenalia. No i świetna pamiątka później, którą można wspominać po latach, kiedy minie czas studiów, kiedy będziemy już gdzieś tam sobie daleko, daleko pracowali, to można co jakiś czas sięgnąć do szafy, wyciągnąć taką koszulkę i skojarzyć z konkretnym wydarzeniem czy z konkretnym koncertem. Masz rację, a poza tym na koszulce też można zebrać podpisy gwiazd. Też można zebrać podpisy gwiazd, a w tym roku naprawdę będzie od kogo zbierać te podpisy, bo gwiazd naprawdę bardzo, bardzo dużo zaszczyci Rzeszów w dniach 6-7 maja. Kamil, mówiliśmy o pracy, mówiliśmy o tych wydarzeniach, ale mnóstwo pytań i do Radia Centrum, i zapewne do was dotyczy informacji, która pojawiła się no już odpowiednio wcześniej, że w tym roku juwenalia są płatne. Co prawda nie jest to cena wygórowana, jest to cena, można powiedzieć, symboliczna, ale myślę, że warto przekazać informację dla naszych słuchaczy, z czego to wynika. Tu masz rację, w tym roku rzeszowskie juwenalia są płatne. Cena za karnet dla studentów to jest 30 zł, czyli standardowe wyjście do klubu. Natomiast wynika to też z sytuacji, w której obecnie się znajdujemy, ponieważ w dalszym ciągu na terenie kraju jest stopień zagrożenia Bravo.
Tu też organizatorzy poprzez sprzedaż biletów mamy dostęp do tego, ile dokładnie ludzi jest na terenie imprezy. Znamy też dostęp do ich imion, więc jesteśmy w stanie zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo w tym trudnym czasie. No i tutaj warto też wspomnieć, a to myślę, że jest argument, który dotrze do wszystkich. Jesteśmy jednak po ciężkim okresie covidowym, jesteśmy w sytuacji zagrożenia wojennego, więc też mnóstwo pieniędzy od firm poszło w zupełnie inną stronę. Część firm po prostu dysponuje dużo mniejszą ilością pieniędzy niż miało to miejsce 2 czy 3 lata temu, więc jeśli chce się zrobić dobrą imprezę z dobrymi gwiazdami, no coś za coś. Tu masz całkowitą rację. Każdego z nas teraz dotknął delikatny kryzys. Wszystkie portfele są biedniejsze. Tutaj też impreza na najwyższym poziomie sporo kosztuje. Warto tutaj dodać, że tak jak wspomniałeś wcześniej, miasto Rzeszów zwiększyło swoją liczebność mieszkańców. My na festiwalu też zwiększamy liczbę chociażby osób odpowiedzialnych za ochronę. Przede wszystkim bezpieczeństwo uczestników jest dla nas najważniejsze. A więc właśnie, Juvenalia to również wielkie przedsięwzięcie logistyczne, bo teren tradycyjnie będzie grodzony, w pełni bezpieczny, będą służby ochrony, będą służby medyczne, będą także wolontariusze, którzy będą w stanie pomóc, podpowiedzieć, co w którym miejscu się dzieje, co w którym miejscu się znajduje, więc tych osób zaangażowanych nie tylko przed juwenaliami, ale w trakcie jest naprawdę mnóstwo. Jest ich masa. Są to, tak jak wspomniałeś, wolontariusze ze służby informacyjnej, jest to ochrona, są to medycy, są to także służby sprzątające, które dbają o teren imprezy. Te wszystkie atrakcje przed nami. Przez lata te nasze rzeszowskie juwenalia wygrywały konkurs na najlepsze juwenalia w Polsce. Wygraliśmy taką nagrodę kilkukrotnie. Jest to nagroda Pro Juvenes, że najlepsze juwenalia w Polsce, i mamy nadzieję, że w tym roku ponownie uda się taką nagrodę zdobyć, tym bardziej, że rzeszowskie juwenalia mają co zaprezentować w tym roku. To jeżeli mówimy, że to są kolejne najlepsze w Polsce juwenalia, no to wracam jeszcze do biletów, tutaj chyba nie będzie dylematu, to nie jest cena zaporowa. Jeżeli chodzi o szczegóły, to oczywiście te informacje można znaleźć na plakatach, można znaleźć w waszych informacjach. Ta cena jest różna w zależności od tego, czy jest ktoś studentem, czy nie jest studentem, czy kupuje na pojedynczy dzień, czy od razu sobie kupi karnet na 2 dni, więc to rozbicie jest, można sobie właśnie powybierać według własnych potrzeb, własnego zainteresowania i też nie trzeba czekać na tą godzinę 17, żeby stać w kolejce i kupować na bramce bilet. Są takie możliwości, żeby ten bilet zdobyć zdecydowanie wcześniej i wtedy spokojnie można wejść na teren imprezy. Dokładnie tak, bilety można zakupić online na stronie Going, a także w salonach sieci Empik. W Empiku można kupić te bilety nie tylko w Rzeszowie, ale i w innych sklepach tej sieci. Także każdy, nawet jeżeli nie jest z Rzeszowa, jest z okolic, ma możliwość bezpośrednio u siebie taki bilet zakupić. Juvenalia to mnóstwo atrakcji, mnóstwo imprez towarzyszących, ale w tym roku również kontynuujecie dobrą tradycję, jaką będzie strefa tańca, a niektórzy mówią taka strefa wyczerpania całkowitego, gdzie będzie można nie tylko po koncertach udać się do domu, ale jak ktoś ma jeszcze siłę, ochotę, można się pobawić, potańczyć do białego rana. Na plakacie zawarte są 3 sceny, bo jest główna scena, scena One Stage oraz scena Candeli. Natomiast jest jeszcze 4. strefa, czyli strefa kultury studenckiej na Politechnice Rzeszowskiej. Jest to budynek dawnej stołówki, który obecnie pełni rolę Centrum Pomocy Ukrainie. A już w maju podczas rzeszowskich juwenaliów właśnie tam muzyka będzie grała najdłużej jak tylko się da i osoby, które będą dalej spragnione wrażeń o tej 4-5 nad ranem po festiwalu, będą mogły kierować się właśnie tam i tam spędzić czas, do kiedy tylko będą chcieli. A żeby z kolei to życie na miasteczku juwenaliowym, na miasteczku Politechniki tętniło już od jak najwcześniejszych godzin, również podtrzymujecie dobrą tradycję juwenaliowej pobudki. Juwenaliowa pobudka co roku była organizowana.
mieści się całe centrum dowodzenia tej dodatkowej imprezy pod domem studenckim IKAR, gdzie już od 10 w sobotę będzie grała muzyka, będą paliły się grille i będzie masę, mnóstwo atrakcji z konkursami. Dlatego każdy, kto będzie w stanie wtedy jakkolwiek dotrzeć na miasteczko, serdecznie zapraszamy, a osoby, które będą jeszcze spać w akademikach, mogą być pewne, że zostaną do tej zabawy zaproszeni i obudzeni. I jeżeli chodzi o studentów, ale nie tylko studentów, 2 maja to mamy Dzień Flagi, 3 maja to Święto Konstytucji, ale 4 maja to już normalne zajęcia szkolne, zajęcia uczelniane. Juwenalia startują w piątek. Jak na to zapatruje się Jego Magnificencja Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej? I tutaj też organizatorzy przygotowali się na tą ewentualność i na wniosek samorządu studenckiego Jego Magnificencja profesor doktor habilitowany inżynier Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej, ogłosił dzień 6 maja dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, więc wtedy studenci zajęć nie mają i będą mogli z nami spędzić czas. Natomiast jeżeli chodzi o 7 i o 8, czyli o weekend, to zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych również są przeniesione tak, aby studenci Politechniki mogli wykorzystać ten czas na najlepszych juwenaliach w Polsce. No to Kamil, no to tak naprawdę mamy juwenalia 4-dniowe, bo znając naszych studentów, jeżeli piątek to godziny rektorskie, no to w zasadzie od zakończenia swoich zajęć studenckich we czwartek można rozpoczynać świętowanie. Można również je kontynuować w niedzielę, gdzie odpoczywamy po koncertach, ale w dalszym ciągu jeszcze będziemy w tym nastroju juwenaliowym, delikatnie rzecz ujmując. Można, oczywiście. Tu studenci zwyczajowo z wieczorami spotykają się na miasteczku akademickim, na przysłowiowym grillu, grzybku. Teraz ten czwartek, ten grzybek będzie już wyłączony z użytku, będzie ogrodzony ogrodzeniem, dlatego po raz kolejny pojawia się Centrum Kultury Studenckiej, czyli dawna stołówka, która oprócz tego, że będzie grała do białego rana podczas festiwalu, to już w czwartek też ruszy z imprezą tak, aby można było tam spędzić ten czas i w piątek przygotować się do korowodu. Niedziela to oczywiście już takie nieoficjalne juwenalia na własną rękę, ale imprezę kończycie w zasadzie w niedzielę, bo ona się będzie w niedzielę nad ranem kończyła, a nieco wcześniej jeszcze będzie kończyła się na dodatek wystrzałowo. Będzie przygotowany specjalny pokaz fajerwerków. Tak, zwieńczeniem imprezy jak co roku jest pokaz fajerwerków. Te fajerwerki jak co roku są przygotowane, będą one spektakularne, także zachęcamy każdego do podziwiania i zobaczenia, że Sylwester to nie tylko grudzień, ale również maj. Zanim będzie to świętowanie, to tak jak wspominałeś, mnóstwo osób zaangażowanych, mnóstwo pracy przed Wami, ale to również różnego rodzaju utrudnienia, z którymi liczyć się muszą nawet nie tyle mieszkańcy Rzeszowa, co na pewno uczestnicy czy osoby korzystające z całego kampusu Politechniki Rzeszowskiej, bo przecież trzeba przygotować sceny, trzeba dostarczyć stoiska, trzeba rozbudować te wszystkie ogrodzenia, więc tutaj trzeba się liczyć, że zdecydowanie znacznie wcześniej pojawią się utrudnienia, no i na pewno będziecie apelować o pełną wyrozumienie. Miałość, no bo trzeba to do 6 maja wszystko przygotować. Logistyka juwenaliów zaczyna się już 2 maja, wtedy pierwsze tiry z bramkami, z płotkami przyjadą na teren Politechniki Rzeszowskiej, już wtedy zaczną się prace. W pierwszej kolejności wygrodzone zostaną tereny pod sceny, no a następnie całe miasteczko, dlatego zachęcamy studentów i pracowników o to, aby w miarę możliwości pozostawić te samochody z dala, z terenu imprezy, z dala z kampusu. Natomiast studenci proszeni są o to, żeby z majówki wrócić na juwenalia pociągiem lub autobusem, a samochody zostawić w domu. Tutaj jeśli chodzi właśnie o samych studentów dojeżdżających, no to w piątek zajęć nie ma, tak jak już wspomnieliśmy, więc tym bardziej tutaj utrudnienia powinny być jak najmniejsze i tutaj mamy nadzieję, że wszystko się uda sprawnie zrobić. No i tradycyjnie apelujemy również o dobrą, mocną, niesamowitą, ale w pełni kulturalną zabawę. Wiemy, że dla Was to jest też wyzwanie, bo w miejscu, kiedy zgromadzi się kilkanaście tysięcy osób, a na tyle każdorazowo szacujemy ilość uczestników,
bo będzie rekordowo, na pewno będzie rekordowo, po takiej przerwie i przy takiej ilości wykonawców, to na pewno też zależy Wam, żeby i oprócz dobrej, świetnej zabawy była to impreza w pełni bezpieczna i na to też kładziecie nacisk, jak zawsze zresztą. Bardzo duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo. Tutaj naszym mottem jest to, że dobra zabawa to bezpieczna zabawa, także jak wspominaliśmy wcześniej, będzie ochrona, będzie też specjalny punkt medyczny, na terenie będą ratownicy, także tutaj mamy nadzieję, że wszystko będzie jak co roku bezpiecznie, bo wszystko jest zaplanowane i przygotowane na najwyższym poziomie. Trzymamy kciuki za pogodę. No, impreza plenerowa ma to do siebie, że ten sukces jest jeszcze większy, kiedy pogoda jest sprzyjająca. No nie mówimy o jakichś wielkich upałach, ale przynajmniej, żeby nie lało na głowę. Pogoda jest już zamówiona, także mamy nadzieję, że wszystko będzie w porządku, natomiast niezależnie od pogody atmosfera na pewno będzie gorąca. No, festiwale Woodstock słynęły z tego, że można się było w tym błocie wytaplać, poślizgać po kałużach, to miało też swój urok, a gwiazdy są tego typu, że pogoda nie będzie tu żadnym hamulcem, ale zawsze to przyjemnie jest, kiedy ta pogoda sprzyja. Jeżeli rozmawiamy o juwenaliach, na pewno niebawem będzie można pooglądać szczegółowe mapki, gdzie zobaczymy, w jakim miejscu jest jaka scena, w jakim miejscu są te wszystkie atrakcje zlokalizowane. Zanim to pooglądamy, uruchamiamy wyobraźnię radiową. Kamil, podpytam Ciebie, bo Ty już wszystko wiesz. Ty już wszystko na temat juwenaliów wiesz, a my to dopiero za parę dni zobaczymy. W którym miejscu będzie lokalizacja sceny głównej, gdzie będą te dodatkowe sceny juwenaliowe, bo strefa kultury studenckiej, ona się nie zmieni. Powiedziałeś, dawna stołówka Politechniki, no budynku nie przeniesiecie, więc wiadomo, gdzie ta lokalizacja jest. A pozostałe sceny? Tutaj jeszcze wracając do wspomnianego błota, z nim będzie trochę ciężko na festiwalu, ponieważ główna scena znajduje się przed budynkiem K, natomiast widownia będzie przebywała na amfiteatrze, czyli na środkowym placu Politechniki. Tam jest asfalt, więc o błoto ciężko liczyć. Druga scena, scena One Stage, będzie znajdowała się koło budynku L, między L a inkubatorem, na końcu tak zwanej autostrady, czyli głównej ulicy przechodzącej przez miasteczko studenckie. Na początku tej samej ulicy, czyli pod domem studenckim Alchemik, znajdować się będzie scena Candeli, czyli scena latynoamerykańska. Jeżeli chodzi o dojście do imprezy juwenaliowej, no tutaj można powiedzieć, że z trzech kierunków można zmierzać na teren imprezy, bo można zmierzać zarówno od strony Radia Centrum, od strony ulicy Akademickiej, można długą drogą od strony Alei Powstańców Warszawy, ale też można od budynku głównego, od Powstańców Warszawy 12, gdzie będą te główne wejścia, żeby nie krążyć, nie szukać i będzie najłatwiej, najszybciej można się dostać. Wejść będzie jak co roku 3. Jedno zlokalizowane tutaj przy siedzibie radia koło domu studenckiego IKAR na wprost od przystanku na ulicy Powstańców Warszawy. Drugie wejście będzie wejściem głównym, które prowadzi od strony ulicy Podkarpackiej na skręcie Podkarpackiej w ulicę Akademicką. Tam będzie główna brama. Natomiast trzecie wejście dla osób zmierzających z wschodniej części Rzeszowa to koło budynku L, między budynkiem L a V. Takie trzecie wejście też będzie przygotowane. Mówiliśmy o scenach, ale impreza będzie trwała wiele godzin. No, człowiek nie wielbłąd. Wypić coś musi, zjeść coś musi. Gdzie planujecie zlokalizowanie tej strefy gastronomicznej? No i również nieodzowne toalety, które na imprezie plenerowej też muszą być w jakimś dostępnym miejscu zlokalizowane. Główna strefa gastronomiczna znajdować będzie się wzdłuż wspomnianej już autostrady, czyli głównej ulicy miasteczka Politechniki. Tam znajdować się będą zarówno stoiska, w których można zakupić czy to napoje, czy to jedzenie. Będą też znajdować się stoliki z krzesłami i z parasolkami, więc na pewno łatwo te miejsca można zlokalizować. Jeżeli chodzi o sanitariaty, one też będą przygotowane tak, żeby były w zasięgu wzroku, niezależnie od tego, gdzie uczestnik imprezy w danym miejscu, momencie przebywa. Odpukujemy, ale w razie skaleczenia, potknięcia, gdzie, w którym miejscu będzie można się zgłosić, żeby uzyskać poradę czy jakąś pomoc w związku z jakimś tam nieszczęśliwym wydarzeniem, do których mam nadzieję nie dojdzie, no ale pytamy o wszystko.
Główne centrum medyczne będzie umiejscowione w budynku S. Oprócz tego na terenie imprezy będą cały czas piesze patrole ratowników. Natomiast w sytuacji, której faktycznie doszłoby do jakiegoś nieszczęścia, a w pobliżu czy to ciężko by było dojść do budynku S, czy też nie byłoby w zasięgu wzroku żadnego z ratowników, to jest jeszcze służba informacyjna, czyli osoby z żółtymi koszulkami, wystarczy się do nich zgłosić, oni już będą wiedzieli, co zrobić i jak wezwać pomoc. To wiemy, gdzie gastronomia, gdzie my wiemy, gdzie wszystko będzie się działo na tym wielkim terenie, pięknym terenie, zresztą można powiedzieć jedynym terenie w Rzeszowie, który spełnia te wszystkie wymogi i bezpieczeństwa, i dobrej zabawy. Dopytam jeszcze o ten sklepik. Sklepik będzie od czwartku, a gdzie ten sklepik będzie? Sklepik będzie na terenie miasteczka przy głównej bramie. Tam też będzie można zakupić właśnie tutaj gadżety. Natomiast tak w ramach ciekawostki, tuż po juwenaliach sklep zostanie przeniesiony do formy online i osoby, które nie zdążą kupić wymarzonej koszulki czy wymarzonych okularów, będą mogły jeszcze zrobić zamówienie online. No więc połączycie siły tutaj, jeśli chodzi o Politechnikę Rzeszowską, która posiada sklep internetowy ze swoją odzieżą, ze swoimi gadżetami i również te gadżety, które pozostaną niewykupione, będzie można sobie jeszcze dokupić, albo jeśli będzie duże zapotrzebowanie, to myślę, że jesteście w stanie każdą ilość wyprodukować i na zamówienie odpowiedzieć. Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność, także tutaj nie będzie problemu. Kamil, to ja jeszcze raz przypomnę. 6 dzień maja, NA Jam, Reto, Happy Set, Kasperczyk. 7 dzień maja, Golec Orkiestra, Lady Punk, Kękeł, Hunter, Białas. A ty przypomnij, gdzie można kupić bilety, o której godzinie to się zaczyna i kiedy to się kończy. Bramy otwierane są o 17:00, impreza zaczyna się o 18:00 na terenie Politechniki Rzeszowskiej. Bilety są dostępne w aplikacji Going, a także w sieci sklepów Empik. Korowód, który rozpoczyna juwenalia, rozpoczyna je na rzeszowskim rynku, później przemarsz. Trasę macie już uzgodnioną, wyznaczoną? Tak, trasa jest wyznaczona. Po raz kolejny będziemy z rynku zmierzać ulicą Grunwaldzką, następnie ulicą Piłsudskiego, pod galerię, skąd ulicą Cieplińskiego, następnie Lisa Kuli i Dąbrowskiego i Podkarpacką zmierzamy na teren Politechniki Rzeszowskiej. Przejście będzie trwało około godziny dobrej zabawy. Godzina dobrej zabawy. Na rynku zbieramy się o której? Bo to też warto zobaczyć. To prezydent miasta, Konrad Fiołek, przekaże wam klucze do bram miasta i tam się tak naprawdę to wszystko zacznie. Tak, zacznie się na rynku. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o ogromnym wsparciu, które rzeszowskie juwenalia otrzymują od Urzędu Miasta Rzeszowa, a także Sejmiku Województwa Podkarpackiego, a impreza na rynku rozpocznie się punktualnie o godzinie 15:00. Serdecznie zapraszamy, a w imieniu organizatorów zapraszał główny koordynator rzeszowskich juwenaliów, jednocześnie przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej, Kamil Chochura. 89 FM. Akademickie Radio Centrum.